partner w wersji długiej. Mamy tutaj do dyspozycji silnik elektryczny o mocy 136 koni mechanicznych oraz baterię 50 kWh, która powinna starczyć na przejechanie dystansu 275 km. Oczywiście w zależności od tego, co wieziemy, jaką drogą się poruszamy i jakie są warunki atmosferyczne. Akumulatory zostały tutaj umieszczone pod podłogą, zarówno pod kabiną kierowcy, jak i pod ładownią. W związku z tym nie zabrały w ogóle miejsca ładowni. Mieści się dokładnie tutaj tyle samo. Taka sama jest pojemność jak w przypadku spalinowej wersji. Dzięki temu, że mamy tutaj otwierany system klapy w przegrodzie, ładownia ma pojemność 4,4 metra sześciennego. Możemy tym samochodem przewieźć aż 750 kg. Jeżeli przedłużymy sobie ładownię, to mamy do dyspozycji 3 metry 44 cm, więc jest to taka opcja i można ją wykorzystać. To jest wszystko dokładnie analogiczne do tego, co jest w normalnym spalinowym Peugeotie Partnerze. W związku z tym nie tracimy nic na tym, że mamy napęd elektryczny. Jedyny mankament, jaki możemy mieć, to jest zasięg, który jest tutaj oczywiście jak w elektryku, ale jak na warunki samochodu elektrycznego, też trzeba przyznać, że jest dosyć duży. Na ekranie możemy cały czas obserwować, jak jest pożytkowana energia, którą mamy w akumulatorach. Ale ponieważ jest tutaj kokpit elektroniczny, od razu nam się wyświetla duża wskazówka, co powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o nawigację. Możemy to sobie dowolnie modyfikować ten ekran, tak jak to jest w tego typu rozwiązaniach. Mamy tutaj wszystkie systemy bezpieczeństwa, natomiast to, co jest naprawdę już znane z samochodów Citroen czy Peugeot, to jest ekranik, który zastępuje nam wsteczne lusterko. Dzięki temu wszystko możemy w nim obserwować na bieżąco, co się dzieje z tyłu, nie tylko posiłkując się lusterkami bocznymi, ale też tym ekranem, który pokazuje obraz kamery, która jest zamocowana z tyłu. Możemy też sobie przełączyć na bok kamerę, czyli będziemy widzieć to, co się dzieje z boku samochodu, na przykład przy manewrach czy przy skręcie w prawo. I oczywiście mamy też tutaj informacje z kamery cofania, czyli jeżeli cofamy, to też tu mamy linie pomocnicze i mamy informacje i widzimy, co się dzieje za samochodem. Ale możemy się posiłkować też liniami pomocniczymi, które są zależne od tego, jak jest. Mamy tutaj tryby jazdy, może być to tryb power i wtedy do dyspozycji mamy aż 136 koni mechanicznych. To jest taki tryb, który jest dedykowany jeździe autostradowej, ewentualnie jest to też tryb, który pomaga nam poruszać się z cięższym ładunkiem. Jeżeli nie potrzebujemy aż takiego wydatku energii, ani aż tyle mocy, możemy sobie ten tryb zmienić na normal. Wtedy mamy o jakieś 27 koni mechanicznych mniej do dyspozycji, czyli około 106 koni mechanicznych. Natomiast jeżeli poruszamy się po mieście, wówczas możemy sobie włączyć tryb eco i wtedy osiągi spadają o kolejne 20 kW, czyli mamy o kolejne około 27 koni mechanicznych mniej. Czyli w tym przypadku to będzie jakieś 75 koni mechanicznych. Więc możemy sobie tymi trybami regulować temperament samochodu, ale też regulować w zależności od tego, po jakiej drodze się poruszamy i z jakim ładunkiem jedziemy. I czy zależy nam na oszczędnościach? Na pewno jeżeli mamy mało energii w baterii, to wówczas należy po prostu przełączyć na tryb eco. Przez cały czas mamy też do dyspozycji moment obrotowy 260 Nm, który jest tak naprawdę dostępny już od zera. Mamy też tryb B, to jest silna rekuperacja. Jeżeli zdejmiemy nogę z gazu, następuje mocniejsze wyhamowanie,
i od razu mocniej jest doładowana bateria, odzyskując energię z hamowania. Tutaj akurat lepszy będzie tryb normalny, który też ma rekuperację. Wtedy samochód zachowuje się tak jak normalny samochód spalinowy podczas jazdy, czyli jak zdejmujemy nogę z gazu, to lekko wytrąca prędkość. Natomiast w przypadku trybu B jest to już odczuwalna różnica. Zarówno partner, jak i Berlingo mają sygnały ostrzegawcze. Jak wiadomo, samochody elektryczne poruszają się cicho, do czego nie są przyzwyczajeni piesi. W związku z tym przy prędkości do 30 km na godzinę samochód wydaje dźwięk, który ma ostrzegać po prostu przechodniów przed tym, że nadjeżdża. Zmieniamy widok na elektronicznym kokpicie za pomocą takiego prostego pokrętła. Standardowe rozwiązanie z Peugeota. I możemy sobie tutaj ustawić to, co nas najbardziej interesuje. Na tym ekranie, nie wiem czy to widać, ale jest poziom naładowania baterii. Mamy 91%. Mamy cały czas pokazane, jak ta bateria oddaje energię, ewentualnie jak następuje rekuperacja. Tak jak teraz, to jak ta energia wędruje z powrotem do baterii. No i widzimy też, czy nie przesadzamy, czy zbytnio nie obciążamy samochodu, jadąc po prostu zbyt dynamicznie. I teraz możemy włączyć tryb mocniejszej rekuperacji. Follow D105 for 4.5 km. I tryb eko. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy tu też asystenta pasa ruchu, jak było słychać. Więc działają to po prostu wszyscy asystenci, którzy są też w normalnych, spalinowych samochodach. Zmienić sobie na tryb normalny. I od razu samochód lepiej przyspieszy. No jednak te 20 kW robią różnicę. Daje gwarancję na akumulatory, które są tutaj zamontowane. Mamy 8 lat lub 160 tysięcy km przebiegu do 70% pojemności. E-partner ma oczywiście tak. Odpalanie silnika systemem bezkluczykowym, elektryczny hamulec i tutaj mamy sterowanie samochodem. Parking, bieg do tyłu, neutral, bieg do przodu i tryb mocniejszej rekuperacji. Biegi zmieniamy sobie tym przełącznikiem. Natomiast tutaj mamy klawisz do zmiany trybów jazdy. Teraz jest tryb eko. Może być też tryb normal. I może być tryb power. Przed kierowcą jest elektroniczny kokpit, na którym możemy cały czas obserwować przepływ energii, czyli gdy pobieramy tą energię i gdy samochód się ładuje. Spory ekran multimediów. Mamy tutaj asystentów bezpieczeństwa, tak jak to mamy w każdym innym partnerze. Vehicle Apps, Energy. I tutaj mamy, mamy przepływ, możemy sobie tutaj ustawić i cały czas podczas jazdy to obserwować na dużym ekranie. Możemy też zobaczyć, jak w ciągu ostatniej godziny, ile zużyliśmy energii, ile odzyskaliśmy. I czy się znaczy możemy tu ustawić też ładowanie samochodu i obserwować go to też w aplikacji. Czyli teraz mamy średnie zużycie 22 kWh na 100 km. Taki wynik nam wyszedł podczas tej jazdy. Oczywiście cała reszta wygląda tak jak w spalinowym partnerze. Tutaj akurat nie mamy zamykanego schowka, tylko mamy taką półkę, wyżej kolejna półka. Dzięki temu, że jest tutaj poduszka bezpieczeństwa umieszczona w dachu. Mamy też kolejny schowek, ten akurat jest zamykany i dosyć głęboki. Duże kieszenie w drzwiach.
No i tutaj oczywiście jest miejsce na system GRIP, czyli w momencie, kiedy wybierzemy sobie wersję wyposażenia GRIP, mamy tutaj tryby jazdy dostosowane do takiego trudniejszego terenu. Mamy tu też gniazdo 220-voltowe przed fotelem pasażera. Uchwyty na kubki znajdują się po bokach, po prawej i po lewej stronie. No i kierownica, moja ulubiona, spłaszczona z dwóch stron, malutka, zgrabna, dobrze trzyma się w dłoni. Wszystko pozostałe jest tutaj dokładnie tak samo jak w analogicznym samochodzie z silnikiem spalinowym. Oczywiście w tego typu samochodzie też istotną sprawą są półki, które są pod dachem, które wykorzystują świetnie miejsce i też można coś tam włożyć. W tym wypadku fotel kierowcy ma regulowaną wysokość, co też jest bardzo istotne w tego typu samochodzie, szczególnie jak ktoś jest niski. Dzięki temu, że sobie podwyższymy fotel wyżej, lepiej widzimy maskę i łatwiej jest manewrować. Trzyosobowa kanapa daje dużo możliwości. Nie dość, że możemy sobie wydłużyć kładownię, mamy schowki pod siedziskiem. Możemy rozłożyć oczywiście też oparcie środkowego fotela i mieć stolik. To jeszcze możemy przewieźć dodatkową osobę w samochodzie tego typu. No i tutaj mamy ładownię. Ładownia. Oczywiście mamy system, możemy otworzyć drzwi. Tutaj mamy wygodną klameczkę z boku. I mamy ładownię. To jest wersja długa, long. Więc mamy tutaj do dyspozycji 750 kg, możemy tutaj przewieźć i pojemność 4,4 m sześciennego, ponieważ mamy tutaj system otwierania otworu w przegrodzie oddzielającej ładownię od części pasażerskiej. Oświetlenie jest LED-owe w bardzo dobrym miejscu, nakierowanym na ładownię. Prąd jest dostępny wszędzie. Mamy go również tutaj w postaci gniazdka 12-voltowego w ładowni. Uchwytów do mocowania ładunku też jest bardzo dużo. Na dole w podłodze jest ich 6 i jeszcze mamy je na ścianie bocznej, na ścianie czołowej, więc jest 6 plus 4. Oczywiście tu europaleta stoi wzdłuż, natomiast ładownia ma ponad 1,20 m szerokości, też między nadkolami, w związku z tym możemy tutaj wstawić dwie europalety, czyli podobnie jak to jest w Caddy czy w Kangoo. Drzwi przesuwne, lekko otwieramy, lekko zamykamy. No i tutaj właśnie mamy otwór. Jeżeli chcemy przedłużyć ładownię i ją powiększyć, wówczas pociągamy za sznureczek i jednym ruchem po prostu kładziemy. Na płasko nam się to składa. No i tutaj mamy długą ładownię. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy sobie wydłużyć ładownię do 3 m 44 cm w przypadku długiej wersji, którą tutaj mamy.